Dziękuję, panie przewodniczący. Jedynie mój, jak pan przewodniczący wie, wyjątkowo koncyliacyjny charakter oraz specyficzny, ponad podziałami, sympatyczny stosunek do pana marszałka Sewerińskiego powoduje, że nie będę wracał do faktu, że machałem ręką wcześniej niż pan senator Seweryński. I mam nadzieję, że w przyszłości będziemy jednak procedowali według nie starszeństwa i powagi, ale według zgłoszeń. Wracając do meritum, szanowni koledzy, ja chciałbym trochę nawiązując do tego, o czym mówił senator Seweryński, chciałbym zwrócić uwagę kolegów na to, że pierwsza część, pierwsze trzy propozycje tej petycji, one mówią nie tylko o problemie opieki naprzemiennej i tego problemu, który jest bardzo poważny, ale mówią o egzekucji. Egzekucji tego, co już w tej chwili sądy orzekają. Chodzi o wzmocnienie tej egzekucji. Już choćby z tego powodu uważam, że powinniśmy się zająć, już nawet nie przesądzając, czy dotkniemy tego bardzo skomplikowanego problemu pieczy naprzemiennej, bo jest to bardzo skomplikowany problem. Natomiast wydaje mi się, że mamy obowiązek doprowadzić do takich zmian w przepisach, które będą w sposób jasny, silny i bezkompromisowy powodowały, że w tym zakresie postanowienia, wyroki sądów będą egzekwowane szybko i bez zbędnej straty czasu, ponieważ dla ludzi, którzy są odcięci od dzieci, jest to absolutnie, wydaje mi się, najważniejsza sprawa. Mieliśmy w Senacie z przedłożenia rządowego, głosowaliśmy nad pakietem, nad kilkoma rozwiązaniami, które miały usprawnić i wziąć w ryzy nierzetelnych płatników alimentów. Absolutnie uważam, że jeżeli bierzemy się za jedną stronę medalu, to znaczy ludzi, dla których dzieci nie są najważniejsze, jeżeli tak ciężkie armaty przeciwko nim wyciągamy, to jesteśmy w obowiązku z drugiej strony zastanowić się nie nad tysiącem, bo takich ludzi w tej sytuacji, jak autorzy petycji, jest według mnie kilkadziesiąt tysięcy. Ludzi, którzy kochają swoje dzieci, mają czas, chęć i środki, żeby nimi się zajmować, a są postawieni w sytuacji, kiedy to ta druga strona uniemożliwia im kontakt i zajmowanie się ich dziećmi. Parokrotnie nie udało nam się tego rozwiązać z różnych powodów, ale chciałbym przypomnieć, że w poprzedniej kadencji również mieliśmy do czynienia z bardzo dramatycznymi protestami ojców, którzy siedzieli po kilkaset dni w przyczepach naprzeciwko parlamentu i protestowali przeciwko sytuacji, w której się znaleźli. To nie jest nowa sprawa. Ta sprawa nabrzmiewa i zmiana, nie wiem, czy ona jest
chyba zmianą jakąś pokoleniowo socjologiczną, gdzie mężczyźni coraz częściej chcą zajmować się swoimi dziećmi. Jest to im uniemożliwiane na różne sposoby. Jest wykorzystywane w jakiejś walce przeciwko nim. Nie powinno mieć miejsca. Bardzo będę prosił, niezależnie od tego, czy przyjmiemy wszystkie tezy, które są w tej petycji, bardzo będę prosił kolegów, żebyśmy zajęli się tą sprawą i to niezależnie od tego, że ta petycja wpłynęła do Sejmu, bo mamy takie prawo, nie musimy się oglądać na Sejm i możemy my, mając może trochę więcej czasu albo trochę więcej determinacji, rozpocząć pracę nad tą sprawą, zwłaszcza, że rozmawialiśmy i to paru członków tej komisji, rozmawialiśmy również z członkami komisji rodziny i również ze strony komisji rodziny było zdanie, że powinniśmy i że możemy się tym zająć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan senator Jan Rulecki. Z mocy i Konwencji Praw Dziecka i mocy konstytucyjnej wynika potrzeba jednak przynajmniej zastanawiania się nad tym zjawiskiem, niezależnie od tego, że pan powiedział, że choćby jedną osobę prawo krzywdzi, to należy zmienić prawo. To już jest ideał, ale niewątpliwie zgadzam się tu panem senatorem Pociejem, który mówi, że nie mamy do czynienia z krzywdą jednego rodziciela, ale wielu z nich, że dotychczasowe zarówno przede wszystkim praktyka, ale myślę, że również, że tak powiem, okrągłe ukształtowanie przepisów kodeksu rodzinnego nie poprawia tego stanu. Nie zbliża się do stanu oczekiwanego, czyli do wychowywania, do realizacji prawa dziecka, wychowania w pełnej rodzinie. Rodzinie. Nie zbliża. I to od lat się dzieje. I nie można też ulegać innej statystyce, odmiennej. Nie chcę twierdzić, że to sądy temu ulegają, ale biorą na pewno to pod uwagę, że milion zobowiązanych rodziców nie uiszcza orzeczonych lub ugodzonych alimentów, a 300 tysięcy z nich, powiedzmy językiem felietonowym, wzięło rozwód z dzieckiem i w ogóle nie ogląda go, nie wie nawet, nie przyjmuje do wiadomości faktu, z wyjątkiem obowiązku sądowego opłacania alimentów, których właśnie w wyniku tego rozwodu usiłuje lub nie płaci. I teraz moje pytanie. Bo tu taką państwo przedstawili w petycji konstrukcję prawną uszczelniającą niejako to, co dzisiaj już jest w kodeksie rodzinnym orzeczone. Państwo to chcecie jak gdyby przybliżać tą egzekucję tego. A moje jest pytanie, czy rozważyliście taką możliwość, żeby już w samym pozwie rozwodowym, mówimy o tym przypadku, ale to nie są wszystkie przypadki, bo przecież dzieci się rodzą w związkach niemałżeńskich. Żeby w tym pozwie, bo twierdzicie, że sądy albo nie rozpatrują, albo może małą wagę do tego przywiązują, żeby w tym pozwie już było tak jak wezwanie do skazania, gdzie ma dziecko być wychowywane, również skazany wniosek powoda czy pozwanej o wychowywanie naprzemienne. Tak jak zresztą też alimenty. I wtedy sąd musiałby w całości ten pozew rozpatrywać, a niekoniecznie tylko kierować się wnioskami, które w trakcie postępowania dowodowego. Czy takie coś rozważaliście? Czyli już przy pozwaniu wskazać wyraźnie, że żądacie, ojcowie w tym przypadku żądają,
aby została ustalona opieka naprzemienna. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Kto z panów senatorów chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, pani senator Bogusława Orzechowska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mogę mówić jako lekarz, pediatra i praktyk, bo widzę, że w tej chwili do mnie do gabinetu przychodzą coraz częściej właśnie ojcowie z dziećmi. Dla dzieci, kiedy rodzice się rozstają, to już sam fakt rozstania rodziców jest ogromnym przeżyciem, a tym bardziej, jeżeli oni, dzieciaki, nie mogą się spotykać i z ojcami, i z matkami. W polskim prawodawstwie, w orzeczeniach sądu, gdzie często orzekają kobiety, ale niekoniecznie, z reguły 96% spraw jest na korzyść matki, a 4% daje opiekę ojcu. I to nawet nie zależy od tego, jaki ten ojciec naprawdę jest. Zdarzają się sytuacje, ja się z tym spotykam w biurze, że przychodzą do mnie ojcowie z prośbą o pomoc. Na przykład w sprawie rozwodowej nagle mamusia robi się troskliwą mamą, więc żeby dziecko zachować dla siebie, jak już nie ma innego wyjścia, to zakłada swojemu partnerowi czy mężowi niebieską kartę i wtedy prawo jest za nią. I często właśnie sędzia przyznaje opiekę matce, a dobrze, jeżeli daje jakiekolwiek prawa ojcu do spotykania się. Wiadomo, że dziecko wzoruje się na osobach najbliższych, więc rozwój jest uzależniony od tego, żeby ono miało kontakt i z mamą, i z tatą, bo wzorce są czerpane z obydwu stron, więc uważam, że sprawa tej opieki naprzemiennej jest bardzo ważna. A jako takie kuriozum mogę wam powiedzieć, bo tu się mówi o obywatelach Polski, tylko powiedzmy narodowości polskiej, natomiast zdarzają mi się rodzice narodowości romskiej, gdzie pierwszy szok chyba z 15 lat temu przeżyłam, bo przychodzi młoda rodzina i nie mama, a tata zajmuje się przewijaniem dziecka. U nas to jest normalne. Natomiast jeżeli się widzi Romów, gdzie mama sobie jest dekoracją, a tata się dzieckiem zajmuje, to tym bardziej takie podstawy prawne byłyby u nas uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan senator Łukasz Mikołajczyk. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo. W pełni podzielam zdanie mojej szanownej pani doktor Bogusławy Orzechowskiej, senatora Aleksandra Pocieja. Piesza naprzemienna to bardzo skomplikowany, ale niezwykle istotny problem, który powinien być poddany dalszym pracom tutaj w komisji, a docelowo na posiedzeniu plenarnym Senatu. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy liczba rozwodów wzrasta z każdym rokiem i myślę, że wszyscy widzimy, a mówię to też jako wieloletni pedagog, co dzieje się z dzieckiem w sytuacji rozwodu rodziców i tego, że właśnie te kontakty z drugim rodzicem są znacznie ograniczane. W związku z tym jestem za tym, abyśmy przystąpili do prac, do dalszych prac nad tą petycją i nadali jak najszybszy bieg legislacyjny tej petycji z pewnymi drobnymi zmianami, bo tutaj państwo wnosząc tą petycję i wnosząc o zmiany chociażby w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w artykule 58 paragraf 1a tam mogła być pewna zmiana, mianowicie taka, iż w przypadku, gdy wspólna opieka naprzemienna rodziców nie może być wykonywana w porównywalnych okresach czasowych, sąd na wniosek tego rodzica, który tej opieki naprzemiennej nie może wykonywać,
ustala pieczę tego rodzica w mniejszym wymiarze niż opieka naprzemienna równoważna. W przypadku zagrożenia dobra dziecka stosuje się odpowiednio artykuł 109 lub 111, a nie i, bo to nam daje oczywiście oba te artykuły łącznie. Natomiast tutaj jest wybór pomiędzy artykułem 109 lub 111 i oczywiście w związku z tym sukcesywne zmiany w artykule 107 i w artykule 756 po paragrafie 1a dodaje się paragraf drugi. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia określonego w paragrafie 1 podlega rozpoznaniu w terminie 2 miesięcy od dnia jego wpływu do sądu. Jednakże jest to tutaj w tych zmianach zapisane. Także w takiej konstrukcji proponuję, abyśmy się tą petycją zajęli i jak najszybciej ją procedowali. Rozumiem, pan senator składa wniosek taki? Tak, składam wniosek formalny. Okej. Ja w pełni popieram to, co przed chwilą usłyszeliśmy i absolutnie uważam, że powinniśmy nad tą petycją podjąć pracę, tak jak zresztą na początku mówiłem. Być może trzeba, na pewno, panie przewodniczący, będziemy musieli się przy tej sprawie bardzo mocno wzmocnić w zakresie tak opinii lekarzy, którzy się zajmują tym problemem, jak i prawników. Jest to bardzo delikatna materia i nie mam żadnej wątpliwości, słuchając kolegów i wsłuchując się w samego siebie, że ja przynajmniej uważam, że powinniśmy trochę ten nurt, który do tej pory jest, przekierować, zmienić go, bo on jest w obecnej sytuacji krzywdzący dla bardzo wielu ludzi. I nie chciałbym, żeby to wybrzmiało jako apel tylko i wyłącznie dotyczący ojców. Nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa wyglądała jak jednostronny pomysł, tak samo jak nigdy się nie godziłem na to, żeby kwestia alimentów znowu dotyczyła tylko i wyłącznie, tylko negatywnie w tym wymiarze też mężczyzn. Mamy taką sytuację, ona wynika z pewnych uwarunkowań naszych społecznych, że i przyzwyczajenia orzeczniczego sądów, że rzeczywiście ta proporcja jest 4 do 96, tak jak pani doktor mówiła. Teraz nie potrafię odpowiedzieć, nikt z nas nie potrafi do końca odpowiedzieć, czy ona jest zgodna z tym, jak powinno być. Ja mam odczucie głębokie, że to jest jednak pewna zastana sytuacja i że to nie jest odzwierciedlenie tego, jak powinno być. I tak mi się wydaje, ale nie mam do końca na ten temat wiedzy i mam nadzieję, że praca nad tą petycją da nam jakąś pogłębioną wiedzę. Ale chciałbym, żebyśmy pamiętali, że tu chodzi cały czas, tak jak mówimy, że problem alimentów to nie jest problem drugiego rodzica, czyli kobiety, tylko i wyłącznie, tylko to chodzi o dzieci. Tak tutaj chodzi o dzieci, to znaczy, że nie można dla swoich własnych celów zemsty jakiegoś bardzo egoistycznego podejścia krzywdzić dzieci poprzez odcinanie od rodzica, który chce na równi wykonywać bądź przynajmniej uczestniczyć w wychowaniu dziecka, bo jest to pozbawianie człowieka jednego z najważniejszych i obowiązków, i przywilejów, i praw, jakie może mieć. Także bardzo, bardzo popieram to, żebyśmy nad tym pracowali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie senatorze. Ja chciałem zwrócić uwagę panów senatorów i państwa, że sądy, jestem o tym święcie przekonany, w zdecydowanej większości, może nawet w pełni, sądom leży dobro dziecka przy rozpatrywaniu tych spraw i dlatego przydzielanie często opieki matkom wynika po prostu z dobra dziecka. Tak to ja jestem o tym święcie przekonany, ale właśnie są sytuacje takie, jak tutaj panowie przedstawiają i poparcie petycji 1000 podpisamy też o czym świadczy, że to nie jest jakaś mała skala problemu. Dlatego będę oczywiście proponował panom senatorom, żeby komisja nasza wystąpiła do jak najszerszego forum o opinię, żebyśmy mieli pogląd do Ministerstwa Sprawiedliwości, jaka to jest skala. W ogóle, żebyśmy mieli to, co pan senator Pociej powiedział, żebyśmy mieli dużo, dużo lepszą wiedzę. Bardzo proszę, pan senator Rafał Ambrozik, a później pan senator Zbigniew Cichoń. Dziękuję, panie przewodniczący. No, ja jestem zdania, że my musimy procedować dalej tę petycję. Myślę, że wspólnie w połączeniu z Komisją Rodziny, która pomoże nam w pracach. Taką ważną kwestię podniósł pan mecenas Pociej, kwestia egzekucji samych postanowień sądu. To jest duży problem. Ja spotkałem się w swoim biurze senatorskim z sytuacją i tutaj wychodzę niejako naprzeciw temu, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o ojców, bo ojcowie także łamią postanowienia. Opieka nad dzieckiem została przyznana matce. Dziecko miało mieszkać u matki, sąd orzekł kontakty z ojcem, no, kilkudniowe kontakty w miesiącu z ojcem dziecka. Ojciec dziecko odebrał, wywiózł 400 km od miejsca zamieszkania matki. Przez prawie 2 lata uniemożliwiał kontakty z dzieckiem matce i wiecie państwo, jaki jest problem? Problem jest taki, że sąd zmienił postanowienie i orzekł o miejscu zamieszkania dziecka już przy ojcu z uwagi na to, że no, matka nie miała tych kontaktów z dzieckiem przez 2 lata i ta więź może nie wygasła, ale mocno się osłabiła. I to jest problem. My powinniśmy wprowadzić przepis, który sankcjonuje i uniemożliwia wydanie postanowienia zmieniającego na korzyść rodzica, który tak naprawdę łamie prawo. Krzywdzi dziecko, łamie prawo. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Pan senator Zbigniew Cichoń. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja jestem też zdania, że należałoby podjąć pracę w tym kierunku, żeby po prostu wprowadzić zmiany do artykułu 58 ustęp paragraf 1a poprzez proste dopisanie sformułowania, że również sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej naprzemiennie. Można oczywiście to doprecyzować w sposób taki, że będą to okresy równe dla każdego z rodziców, jak chodzi o czas, a w uzasadnionych przypadkach niekoniecznie równe. Problem rzeczywiście jest, dlatego że obecna sytuacja prowadzi do tego, o czym mój przedmówca mówił, że bardzo często są premiowani ci, którzy w sposób bezprawny postępują i w drodze faktów dokonanych tworzą sytuację, że sąd potem zmienia swoje postanowienie i niejako honoruje owe bezprawie, bo opierając się notabene na podstawie często opinii biegłych, że kontakty z tym z rodziców, któremu dziecko zostało zabrane, właściwie osłabły, są tak znikome, że nie ma podstaw do tego, żeby ta władza rodzicielska temu z rodziców była przyznawana. Także trzeba takim sytuacjom niewątpliwie zapobiegać. A wadą obecnego uregulowania jest to, że w ogóle się nie wspomina o tych kontaktach naprzemiennych. I sędziowie niestety mają taką tendencję, że jeżeli czegoś wprost nie mają zapisanego w tekście, w tym przypadku kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, no to w ogóle sobie zapominają o takiej instytucji. Oczywiście, jeżeli się znajdą rodzice, którzy będą obstawać, składać takie żądanie, no to wtedy będą to
rozpoznawać, ale zawsze z taką dozą krytycyzmu, że skoro w ustawie expressis verbis na ten temat nic nie jest napisane, to uznaje się to jako coś, co powinno być zupełnym wyjątkiem. Dlatego należałoby statuować taką instytucję w tymże artykule. Jestem za tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan senator, któryś jeszcze chciałby zabrać głos? Okej. Dziękuję. Zgłosił pan senator Łukasz Mikołajczyk wniosek formalny o podjęcie prac nad tą petycją. W związku z tym, że nie ma głosów więcej, bardzo proszę, poddaję pod głosowanie. Kto z panów senatorów jest za podjęciem prac nad tą petycją? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Komisja podjęła decyzję o podjęciu prac nad petycją w sprawie uregulowania, w sprawie doprecyzowania wykonywania kontaktów z małoletnimi, sprawowania władzy rodzicielskiej w aspekcie orzekania naprzemiennym. Panie przewodniczący, należałoby się chyba teraz zastanowić, bo jeżeli, no właśnie, do kogo się zwrócić, żeby od razu ruszyć z tym wszystkim? Znaczy, ja myślę, że są tutaj takie, do których instytucji zawsze się zgłaszaliśmy. To jest Ministerstwo Sprawiedliwości, to jest Rzecznik Praw Dziecka, prawda, to jest Ministerstwo Rodziny, także maksymalnie wykorzystamy te instytucje, które mogłyby zająć stanowisko w tym temacie.